Witam Was bardzo serdecznie, Rafał Galiński z tej strony. Dla osób, które nie znają mnie, są pierwszy raz na tym kanale. Jest to kanał dronowy, ja staram się latać średnio 3-4 razy dziennie, 3-4 pakiety i staram się też przekazywać swoje doświadczenia całej społeczności. Tworzymy tutaj społeczność Drone Bootcamp, tworzymy naszą grupę facebookową wokół tego kanału YouTube'owego i faktycznie staramy się rozwijać i przekazywać informacje na bieżąco. Zapraszam Was na live'y i zapraszam Was też do grupy Latam Dronem od DJI. Dzisiaj przygotowałem pierwsze wrażenia po 10 dniach, to już można powiedzieć, że jest recenzja, jako że bardzo dużo osób prosiło o recenzję i naciskało, żebym coś na ten temat nagrał, więc jest ta recenzja i powiem, jakie są moje odczucia, jeżeli chodzi o te pierwsze 10 dni z Maviciem R2. Ja go kupiłem, co jest istotne i słuchajcie, podkreślam, kupiłem tego drona, tak jak kupiłem wcześniejsze swoje drony, nie dostałem go za darmo, nie dostałem go do testów, nie mam żadnej umowy z DJI i żadnych relacji finansowych, więc recenzja będzie z mojego serca głęboko, dlatego że w zakupie tego drona pomogła też mi mocno grupa. Zatem staram się, słuchajcie, tą recenzję nagrać najlepiej jak potrafię i w sposób obiektywny przekazać moje spostrzeżenia. Zebrałem cechy, które ten dron ma naprawdę silne, mocne cechy, ale także te, które jeszcze są do poprawy, być może z następnymi aktualizacjami. Więc jeżeli oglądacie ten film później, proszę spojrzeć na to przychylnym okiem, bo faktycznie może następne aktualizacje wprowadzą zmiany. Ja też o tych zmianach będę informował na bieżąco, ale na dzisiaj wygląda to tak. Mamy końcówkę maja i przekazuję te cechy. Zacznijmy może od cech pozytywnych. Słuchajcie, patrząc na cechy pozytywne Mavica R2, jest to pierwszy mały dron poniżej 600 gramów, co jest niebagatelne na rynku polskim, który ma naprawdę niesamowicie długi lot, stabilny, silny sygnał i stosunkowo jest cichy. Poprzednie modele DJI nie domagały w ten czy inny sposób. Na przykład Mavic Air nie domagał w ten sposób, że miał bardzo krótki czas lotu, około 15 minut, dodatkowo hałas w mieście i jego zasięg też pozostawiał dużo do życzenia. Wielu użytkowników było zmuszonych postępować wbrew prawu, czyli przełączać go na FCC, co nie jest legalne w Polsce. Ale dzięki temu zapewniali stabilną pracę, szczególnie w centrach miast, takich jak Gdańsk, Kraków, Tarnów, Poznań, Rzeszów i tak dalej. Większych miast oczywiście Warszawa, gdzie zasięg się rwał po powiedzmy 50, 100, 150, 200 metrów, w zależności od tego, gdzie byliśmy. Tutaj mamy naprawdę mocny zasięg. Jeżeli chodzi o transmisję, to jest OcuSync 2.0, zapewnia nam naprawdę mega fajny i stabilny lot. Jest czas baterii bardzo długi, czas lotu na jednym akumulatorze to jest około 30 minut, może nie 34, jak podaje producent, ale około 25-28 minut na pewno, niezależnie od warunków. Na forach też mówiliśmy o tym u nas na grupie, że jeden z kolegów robiąc hyperlapse osiągnął nawet 41 minut lotu, także widać, że tutaj naprawdę postarano się o to i pod tym względem wygląda to lepiej. Lepiej wygląda też pod kątem dźwięku. Mavic Air, jego poprzednik Mavica 2 Air spisywał się pod tym względem bardzo słabo. DJI nie dopracowało śmigieł Mavica Air. Jest to dźwięk takiego rozjuszonego stada trzmieli, czy roju trzmieli. Faktycznie mocno denerwuje to ludzi, jeżeli latamy w pobliżu osób, prawda? I tutaj pod tym względem Mavic R2 zdecydowanie wybija się. Jest jeszcze więcej takich cech, między innymi to, że wprowadzano kilka inteligentnych trybów, takich jak hyperlapsy, bo mamy tam hyperlapsy tak fajne jak na przykład Free, czy Circle, czy Waypoints, czy Course Lock. One znane są już z Mavica 2. One tutaj w tej aplikacji DJI Fly są nieco łatwiejsze w obsłudze, ale mimo wszystko mamy możliwość wykonywania hyperlapsów, a co najważniejsze, mamy możliwość zapisania poszczególnych klatek w plikach RAW. I to jest jedna z większych zalet, wielki plus DJI, że umożliwiło zapisywanie poszczególnych plików RAW, poszczególnych klatek, nie tylko z hyperlapsów, ale też na przykład z panoram.
Słuchajcie, masa tego drona wynosi 570 gramów Mavic'a R2. Poprzednik waży 430 gramów, czyli ten jest trochę cięższy, o dwa sneakersy mniej więcej, ale zarówno jeden, jak i drugi model łapią się w polskie prawo i poniżej 600 gramów możemy modelami latającymi czy statkami powietrznymi latać również w miastach bez świadectwa kwalifikacji. To jest ważne dla osób, które niekoniecznie chcą zawodowo latać, ale chcą latać rekreacyjnie i w tej chwili mogą wykorzystać Mavic'a R2 do celów rekreacyjnych właśnie w miastach. Z większymi modelami jest gorzej, na przykład Mavic 1 albo Mavic 2, czy też Phantom już wymagają od nas zdobycia świadectwa kwalifikacji. To, co jest bardzo ciekawe tutaj, to jest matryca. Matryca, która ma też swoje plusy i minusy. Na plus 48 megapikseli. Foto jest to faktycznie zrobione w ten sposób, że mamy dużo więcej pikseli mniejszych na stosunkowo małej powierzchni matrycy. One są też łączone w sekwencję czterech, przez co możemy zapisywać zdjęcia albo w 48 megapikselach, albo w 12 megapikselach. Pozostałe zalety, już takie bardziej komercyjne, to jest możliwość wykonywania ujęć filmowych w 4K w 60 klatkach na sekundę. Fantastyczna sprawa. To do tej pory z dronów komercyjnych jest tylko dostrzegane na przykład w DJI P4P, czyli w Phantomie 4 Pro. Nawet Mavic 2 nie ma takich możliwości. Oczywiście konkurencja typu Otel czy Skydio posiadają też już możliwości zapisu w 4K w 60 klatkach na sekundę. Kodek jest tutaj zarówno dostępny H264, jak i 265. No i bitrate 120 bitów na sekundę. Wygląda to lepiej nawet niż w przypadku poprzedników. Także to, że mamy klatkaż lepszy i te lepsze parametry właśnie obrazu, to jest wielki plus. No i dla mnie jeszcze taką cechą, która jest wyróżniająca, jeżeli chodzi o funkcjonalność, oprócz dobrego zasięgu, oprócz faktycznie długiego czasu lotu, oprócz tego, że te śmigła nie są tak głośne, wielką zaletą jest fakt, że możemy na tym dronie trochę polatać. Jeżeli kupimy wersję combo za jedyne 5000 zł, możemy polatać tym dronem spokojnie przez około 1,5 godziny, dlatego że mamy możliwość podładowania telefonu z aplikacji, z kontrolera, mamy możliwość latania na kontrolerze samym około 240 minut, to jest jego czas, taki przewidywany czas pracy. No i trzy akumulatory inteligentne, które zapewniają nam mniej więcej około 80-90 minut lotu. To są wielkie zalety tego drona i uważam, że ma on szansę z czasem, słuchajcie, stać się jednym z ciekawszych, ulubionych naszych dronów. Jeżeli wejdą jeszcze aktualizacje, to będzie naprawdę fajne. Mamy też te możliwości, które pojawiły się dopiero w tym modelu, na przykład quick shots, możemy strzelać tutaj zarówno w Full HD, jak i w 2.7K, jak i w 4K, czyli pod tym względem jest lepiej i mamy tutaj kilka właśnie takich lepszych możliwości, o których warto wspomnieć, które z czasem też pewnie pokażę szczegółowo w następnych odcinkach. Poszło bardzo gładko, nie naprawdę dobrze się lata, praktycznie tak jak Maviciem 2. Tutaj są drobne różnice, dlatego że kontroler jest inny i aplikacja, ale tak poza tym to wygląda bardzo podobnie do Mavic'a 2. No dobra, słuchajcie, żeby nie było tak pięknie, to może parę słów na minus, dlatego że nazbierało się tego trochę i to nie jest tylko i wyłącznie moja opinia, dlatego że od czasu, kiedy kupiłem Mavic Air 2, już prowadziłem 3 albo nawet 4 live'y, 4 transmisje live i była pełna integracja z użytkownikami, także z osobami, które do naszej grupy facebookowej należą, latam dronem od DJI. Na bieżąco wymieniamy poglądy i obserwacje i teraz uwaga, co się dzieje przede wszystkim. Cena, jaką określiliśmy, wartość w stosunku do ceny, cena powinna wynosić około 3,5 tysiąca, a nie 5 tysięcy złotych za tego drona. DJI nie ma do dzisiaj konkurencji porządnej, bo może Otel ścignie, może Skydio zrobi coś więcej, ale na dzisiaj ta konkurencja jest na tyle słaba, że chiński monopolista tutaj sobie naprawdę dyktuje warunki i pod tym względem jest to wielki minus. Chodzi o cenę całego zestawu, ale też chodzi o cenę poszczególnych akcesoriów. Słuchajcie, akumulator ten inteligentny, do niego pojedynczo kupowany w detalu, kosztuje w tej chwili 529 zł. Ceny innych akcesoriów, na przykład filtrów, też są kosmiczne, pomimo że filtry, które otrzymujemy w combo i te, które możemy kupić jako akcesoria, są po pierwsze bardzo słabej czy słabej jakości, a po drugie też te gradacje, te moce są zupełnie przypadkowe, tak jak w tym komplecie combo 16, 64 i 256. Nie wiem, czy to jest profil bardziej pod filmowanie, czy to jest profil bardziej pod wykonywanie
zdjęć, ale mam wrażenie, że jednak chyba pod zdjęcia. Uważam, że taktyka, którą przyjmuje DJI pod kątem marketingowym, to jest oczywiście ich sprawa, ale nie jest to słuszne i to nie jest fair, że dwa tygodnie wcześniej dostają celebryci drony, którzy dostają też pieniądze za recenzję. Zdarza się, że celebryci, którzy nawet nie latają tym dronem, bo w filmach było to wyraźnie widać, były recenzje osób, które nawet nie latały Maviciem R2, bo na przykład nie mają prawa latania w swoim kraju. I to trzeba powiedzieć szczerze, wydawali na ten temat osądy i latali tymi dronami i pokazywali nam, jak one są świetne. Kolejną sprawą i uważam na minus w przypadku drona, który może być traktowany jako dron do zarabiania pieniędzy, jest aplikacja DJI Fly. I tutaj widać, że firma idzie w stronę popularyzacji dronów, masowej produkcji i uproszczenia aplikacji, ale ta aplikacja jak na możliwości drona jeszcze nie nadąża funkcjonalnością. Między innymi nie mamy ustawienia tutaj stylu, nie możemy zatem ustawić ani ostrości regulować, ani nasycenia kolorów, ani kontrastu. Funkcje niektóre i ustawienia są uproszczone i zaszyte w tych ustawieniach w programie, w aplikacji są funkcje dodatkowe, takie jak wybór na przykład plików JPG czy RAW podczas panoramy albo zaznaczenie zapisywania poszczególnych klatek w Hyperlapse. To osiągniemy dopiero po oderwaniu się od podłoża, czyli z bezpieczeństwem jak tak sobie, bo musimy być w powietrzu dronem, żeby pewne funkcje dopiero zacząć ustawiać. Uważam, że to jest nieco słabsze. Następna sprawa to jest brak kompatybilności z goglami. Mamy tutaj OcuSync 2.0, a gogle te białe, które współpracują naprawdę dobrze z Maviciem 2, w tym przypadku są niekompatybilne. Uważam to za wielki minus, że DJI wypuszcza poszczególne serie dronów, akcesoria, czy kontrolery, czy tego typu rzeczy jak baterie, czy pakiety, które zupełnie są niekompatybilne ze sobą i to jest nie fair w stosunku do użytkowników. Jeżeli ktoś lata dronami FPV, to doskonale orientuje się, że na przykład jedna aparatura obsłuży mu większość dronów, to samo z goglami, to samo z na przykład pakietami LiPo, które są w stanie spełnić przynajmniej część naszych oczekiwań. W przypadku DJI niestety jeden dron, jeden komplet, tak jak jedna optyka, czyli musimy kupić kamerę, musimy kupić pokrowiec, musimy kupić osobne baterie, filtry do tego, całe akcesoria, i to wszystko wygląda słabo, jeżeli użytkujemy tych dronów więcej. Jeżeli ktoś ma na przykład w domu 5 dronów od DJI, widzi, że brak tutaj konsekwencji, brak kompatybilności między sobą. Uważam to za wielki minus i nie powinno się tak robić, bo to jest też nieodpowiedzialne względem środowiska, że wypuszczamy na przykład z każdym modelem zupełnie inną formę zasilania, czy inną optykę, czy inną wielkość filtrów, albo też inne nawet drążki do kontrolera, bo zobaczcie, że drążki z Mavica R pasują tylko i wyłącznie do Mavica Mini. Te z Mavica Mini nie pasują do Mavica R, bo tworzywo jest za duże, te drążki zupełnie nie pasują do nowego kontrolera. Nie sprawdzałem, czy pasują z dwójki, bo dwójki tutaj nie mam, ale tak to wygląda, że to wszystko ze sobą nie jest kompatybilne, otrzymujemy zupełnie inne rozwiązania, pomimo, że są to rozwiązania tego samego producenta. Wielkim minusem jest fakt, że po raz pierwszy jesteśmy w stanie pomylić się, jeżeli chodzi o montaż śmigieł, a to już nie jest zabawa, bo w tym momencie konsekwencje mogą być naprawdę groźne. Te drony są odpalane w różnych miejscach, na przykład wysoko w górach, gdzie dron może polecieć nam, spaść kilkaset metrów w przypadku, kiedy błędnie zamocujemy śmigła. Zwróćcie uwagę, to jest śmigło w tym momencie z jasnym markerem i jestem w stanie wpiąć je do silnika, który nie jest zupełnie markowany, nie jest oznaczony, a właściwe ramię to jest i silnik to jest ten tutaj. Więc to, że mamy ostrzeżenie z aplikacji, to nie zwalnia DJI od odpowiedzialności. Tutaj popełniło wielki błąd na tym etapie. Dużo mówi się o 4K, o rozdzielczości 4K w 60 klatkach, ale czar pryska już po zapadnięciu zmroku, kiedy tylko zaświecą się latarnie, praktycznie obraz wideo jest nieużyteczny. Poziom szumów jest kosmiczny i uważam, że nie należy, słuchajcie,
warcie stosować tego drona, jeżeli myślimy o tym, żeby wykonywać ujęcia filmowe wieczorem albo w nocy. Ten dron się do tego nie nadaje i trzeba powiedzieć to szczerze. Zwróćcie uwagę, że żaden celebryta nie próbował nawet pokazywać, jak wyglądają ujęcia nocne. Jedynie, co nas może ratować, to są hyperlapsy wykonywane faktycznie na podstawie, na bazie zdjęć o dłuższym czasie naświetlania. Natomiast jeżeli chodzi o ujęcia filmowe, niestety jakość matrycy na to nie pozwala. Zwróćcie uwagę na kontroler, na kształt kontrolera i jego gabaryt. On jest naprawdę duży, ten kontroler. Jeżeli ktoś myśli o tym, żeby stosować go podczas jazdy rowerem górskim przy dużych prędkościach, tutaj trzeba naprawdę bardzo solidnie go zabezpieczyć. A jeżeli jeszcze dołożymy do niego, do tego kontrolera dołożymy telefon, smartfon, to faktycznie robią nam się spore gabaryty i wygląda to tak sobie, jeżeli chodzi o przemieszczanie się w sposób dynamiczny z tym naszym kontrolerem. Faktycznie całość nie sprawia wrażenia solidnie mogącego trzymać się na przykład na kierownicy, więc tutaj trzeba by się zastanowić nad rozwiązaniem. Świetne rozwiązanie znalazło Skydio, które obok kontrolera też oferuje beacon. Beacon jest to taka forma bardzo małego pilota, który umożliwia nam na przykład śledzenie. Tutaj w przypadku śledzenia wyobraźcie sobie, że chcemy zrobić ekstremalny zjazd na przykład na rowerze górskim. Nie wyobrażam sobie, żeby można było to zrobić bez bardzo solidnych przygotowań, jeżeli chodzi o ten kontroler. No i słuchajcie, ostatnia rzecz, na którą poświęciłem 2 dni na próbę i testy. Cała ta funkcjonalność śledzenia, czyli połączone POI, Spotlight i Active Track, uważam, że to jest jeszcze daleko tej funkcjonalności do Skydio. Miałem okazję testować Skydio w tym zakresie. Jeżeli chodzi o Mavic Air 2, nadal mam nadzieję, że następne aktualizacje przyniosą coś więcej, bo na dzisiaj jest po prostu słabo i nie można się bać tych słów. Jest słabo, jeżeli chodzi o śledzenie. Nadal nie jesteśmy w stanie uzyskać stabilnego śledzenia przodem do nas, czyli jeżeli przemieszczamy się autem na przykład na wprost, Mavic lecąc do tyłu nie jest w stanie utrzymać nas długo. Jest w stanie trochę utrzymać. Ja próbowałem wszystkie te tryby, czy w Spotlight, czy próbowałem ręcznie go wspomagać, czy Active Track, czy Profile, czy Trace i nadal nie wygląda to dobrze. Mavic ma taką tendencję, że on zachowuje się w ten sposób, że leci tyłem do nas, my się zbliżamy w jego kierunku, on w pewnym momencie zatrzymuje się i zaczyna się obracać i po czym śledzi nas z tyłu. I ta przypadłość dotyczy wielu modeli, praktycznie nie ma dobrego modelu, który pozwala, tak jak Skydio, utrzymać, nie dość, że przyjąć tą pozycję z przodu śledzonego obiektu, to jeszcze utrzymać ją i konsekwentnie do końca tego powierzonego zadania spełnić. Słuchajcie, to jest mniej więcej tyle. Oczywiście aktualizacje będą. Ja tutaj mam szereg różnych akcesoriów. Dziękuję m.in. firmie Freewell za przysłanie kilkunastu filtrów do Mavic Air 2. Kupiłem ten zestaw. Bardzo dziękuję osobom, które mnie wspierały podczas latającej kawki, wspierały poprzez super chat i zbiórkę na PayPalu ten zakup. Gdybym miał sam kupować, bym naprawdę mocno się musiał zastanowić, czy 5000 za zestaw combo jest warte tych pieniędzy. Jest to jedna z najwyższych cen w Europie, wyższa niż cena w euro, bo w euro combo wynosi 1048 czy 1049 euro. Wyżej znaleźliśmy ze wszystkich krajów, gdzie poszukiwaliśmy z kolegami na grupach podczas live'ów. Jedynie w Szwecji ten dron kosztuje 5100 zł, tylko dlatego, że tam podatki są wyższe, ale też poziom zarobkowania, poziom uposażenia jest zdecydowanie na wyższych wartościach, wyższych pułapach. Także słuchajcie, drogi dron, który jednak jest ciągle do podciągnięcia i daleko mu jest jeszcze do standardu tego, do którego nas przyzwyczaił Mavic 2 Pro. Natomiast co chcę powiedzieć, kończąc. Słuchajcie, jesteśmy też świadkiem pewnej przemiany, na pewno takiej epokowej, bo wchodzi taka era, że drony są coraz mniejsze, a jednocześnie bardzo funkcjonalne i w tym małym mechanizmie kryją w sobie bardzo dużo cech pozytywnych i to jest na wielki plus. I wiem o tym, jestem przekonany, że jeżeli konkurencja trochę się wzmocni, to DJI jeszcze podniesie poprzeczkę i może posłucha użytkowników, może zrobi coś wreszcie takiego, co da prawdziwą wartość, a jednocześnie ta jakość będzie na tyle wysoka, że nie będą musieli kupować opinii celebrytów i przez 2 tygodnie trzymać ludzi w takim hypie, który powoduje, że wszyscy chcą tego drona, jak już kupują,
to stwierdzają, że jednak nie był wart aż tak dużo, jak za niego wydali. Słuchajcie, to jest moja subiektywna ocena i traktujcie ją też z przymrużeniem oka. Ta ocena jest nie tylko moja, ale też kolegów, z którymi rozmawiam na bieżąco, więc proszę tutaj nie wylewać tylko na mnie swojego żalu, bo to faktycznie jest tak, że trzeba sobie powiedzieć jak w małżeństwie całą prawdę i zrobić to, postarać się zrobić w sposób obiektywny. Na kończąc, życzę DJI bardzo mocnej konkurencji w postaci czy Otela, czy Skydio. Myślę, że te firmy powinny w najbliższym czasie mocno zbudować swoją pozycję. No i cóż, życzę przede wszystkim, żeby Mavic 3 pozbawiony był tych ułomności, o których rozmawialiśmy dzisiaj. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, zapraszam na live Latająca Kawka, zapraszam oczywiście do naszej grupy facebookowej Latam Dronem od DJI. Jeżeli nie subskrybujecie tego kanału, to bardzo proszę o suba poniżej i na bieżąco będę starał się tworzyć odcinki, które tematycznie już nawiązują do poszczególnych cech Mavica R2 i pokażę, gdzie jest jego moc, a także pokażę, gdzie, na czym polegają te słabości, o których dzisiaj powiedziałem. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się, cześć!